serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 7, czas wyruszać na wykopki. Dotarłem już na docelową działeczkę dzisiaj. Wraz ze mną jest Bartek z kanału Alfabeta. Dzisiaj jesteśmy na łące przy samym Bugu. Tutaj łąka się kończy, już jest rzeka Bułka, a za Bugiem wiadomo Ukraina. Jesteśmy w terenie nadgranicznym, więc wszystko musieliśmy pozgłaszać, żeby sobie tutaj spokojnie chodzić. I będziemy sobie śmigać po tej łoneczce, która jak widzicie jest wykoszona, są takie bele. Tam jest zerowem druga część tej łąki, więc a sąsiednie łoneczki też mamy dostępne dzięki uprzejmości znajomych rolników, których pozdrawiam. Zaczynamy dzisiejsze poszukiwanie i ustawienia wykrywacza, z jakim dzisiaj będę chodził. Jest ustawiony w multiczęstotliwości, czułość damy na 26. Wystroimy wykrywacz. Kanał już znaleziony, następnie balans do gruntu, automatyczny. Mamy to głośność ogólna 25, głośność poziomu żelaza również jest 25, sygnał wiodący 5, ilość tonów dźwiękowych 5, dyskryminacja jest ustawiona na 3, jak widzicie. Reaktywacja 5. Mam i pierwszy grubszy fan dzisiaj, czyli taki bolec jakiś rolniczy. Wyszedł teraz dosyć spory, na pewno się przyda w gospodarstwie, bo nie jest w najgorszym stanie. Mam już jakiś sygnał wykopany z tego dołka. No tutaj widzicie, nie jest zbyt głęboko, bo około 4 cm. I to jest jakaś wystrzelona łuseczka, patrzcie, wygięta. Mam już jakiś sygnał. Jak widzicie, nadal jest w dołku. Około 90 na skali. Wyszło. Idea się nie zmieniło, czyli było gdzieś na głębokości 20-25 cm. Dobra, trochę przerzucę. Coś jest. Patrzcie. Zaraz zobaczymy, czy to monetka, czy to guziczek. Jakaś monetka. Zieloniutka. Trecika schowamy. Delikatnie. Ciekawe, co to. Słabo widać. Niestety za dużo nie widać na tej monetce. Ale może po umyciu się rozszyfruje. Na pewno to raczej nie jest jakaś kopiejka.
wyszedł teraz kawałek takiej łuseczki rozwalonej. Proszę bardzo. Dosyć długo musi tu leżeć. I wyszła kolejna łuseczka, jak widzicie, w stanie bardzo agonalnym. A tymczasem wyszedł taki jakiś odłomeczek stalowy. Nasi też tu byli i coś pili, czyli polmosik też musi być na wykopkach. Wykopałem już z tego dołka jakiś obiekt i on tutaj już jest w tej ziemi gdzieś. Zaraz go spróbujemy namierzyć. O, jest jakaś monetka. Jest monetka, ale leciutka, to perelek chyba będzie jakiś. Niestety jest skrobnięty delikatnie. Przeze mnie zapewne. 20 groszy z perelu. Rocznik 49. Mam jakiś sygnał. Tutaj pod szpadelkiem właśnie kosteczkę wykopuję. Dzisiaj ujęcia troszeczkę dłuższe będą na filmie, bo udało mi się wziąć ze sobą, powerbanka jakiegoś, sobie GoPro na bieżąco doładowuję, bo zazwyczaj kamerka nie daje rady przy takich dłuższych ujęciach i filmach. Znaczy kamerka, no sama bateria co nie wytrzymuje. Coś jest tutaj nadal. Zobaczymy. Nie ma za dużo sygnałów. Troszeczkę łuseczek, troszeczkę jakiegoś złomu. Drobne kawałeczki jakiegoś drutu kolczastego też się trafiają. Bartek jakieś dwie podkowy znalazł. Jakieś takie starsze. Dobrze, że ten wiaterek dzisiaj jest. Może w kamerce nie zbyt dobrze to brzmi, bo nie mam tłumików na GoPro. Ale przynajmniej te muchy i komary tak szybko nie siadają na mnie. Coś jest tutaj. Guzik jakiś? Zaraz zobaczymy. Jakby to były dwa zaczepy od łóżka. No chyba był jakiś guzior. No i kawałek słoika po jakimś majonezie prawdopodobnie znalazłem, ale przynajmniej łąka będzie czystsza. Tak mi się wydaje, że z tego dołka wykopałem jakąś kłódeczkę, ale skrzyni brak, niestety. Sama kłódeczka została po tym skarbie. I mam kolejny sygnał, tutaj Bartek obok spaceruje. Ten sygnał już jest na wierzchu i mamy kapsloka jakiegoś. I mam kolejny obiekt już wykopany z dołka. Mam to w dłoni. Jest groszek niemiecki. Potocznie nazywany guziczek, oczywiście łóżko wygięte. No, jakiś Helmut tutaj spacerował kiedyś po tej łące, zanim nie poszedł na szoszka. Proszę bardzo, taki groszek niemiecki, druga wojna światowa. A teraz taki spory kawałek żelaza jakiegoś znalazłem. Choć mi to przypomina kawałek bagnetu. Bartek!
Bartek? Podejdę do Bartka, spytam się, czy jemu również się wydaje, że to może być magnecik. Tak, patrz, kawałek tego, rękojeści od magnetu znalazłem. Od magnetu. Patrz, na zapięcie jest. Widzisz? Patrz. No. Nawet tutaj patrz. Na śrubę jest. No. Już tu strzela, patrz jaki rozwalony, coś łupnąć musiał. Ostro w to, co nie? Nieźle. No, czyli jakaś militarka tutaj wychodzi, oprócz usteczek. Dobra, wracam dalej do poszukiwań. A teraz znalazłem, tak mi się wydaje, że kawałek jakiejś uzdy chyba, tak to się nazywało, końskiej. Tylko nie wiem, czy to będzie cywilna, czy wojskowa, taka w kawałkach. Wyszła z głębokości gdzieś 20-30 cm. Proszę bardzo. Z tej strony ta łąka jest bardziej taka namoknięta. I tutaj znalazłem coś takiego. Jakieś żelastwo. Tutaj jakby był jeszcze kawałek jakiejś farby. Co to mogło być? Coś już wykopałem z tego dołka. Zaraz. Spróbujemy to wyciągnąć. Jest tutaj. Coś wyszło z tego błotka. No jakaś tulejka taka rozwalona. Raczej nie sygnet. Mam jakiś sygnał, ale muszę kostkę wyciąć, bo ziemia tutaj jest bardzo mokra. Nie ma szans, żeby szpada wyrwać z kostki bez wycinania. Okej. Zobaczymy. Z tej strony bardziej. Jeszcze kilkanaście metrów i jedziemy po wodę do Chorodła. Ładny sygnał. To zielone, patrzcie. To nie jest moneta, myślałem, ale moneta musi być z drugiej strony, bo się odkleiła. No, myślałem, że to monetka. A to patynka z tej monetki, czyli ona gdzieś musi być tutaj blisko. Dobra, szukamy tej monetki, takiej ładnej. Jest tutaj. Ale ząk, jeszcze takiego nie miałem na wykopkach. Ziemia, albo ta moneta mnie strollowała. Jest tutaj ta moneta. Co to jest? Zaraz zobaczymy. W gorszym stanie. Nawet ładny mi. Rocha rozszyfruję od razu. 1890
9, jak oczy mnie nie mylą. A teraz znalazłem taki bolec, widać dosyć nowy. Trzeba będzie właścicielowi pola, a konkretnie tej łąki, odwieźć. W sumie drugi dzisiaj bolec już, tylko tamten długi, ten taki krótszy jakiś. A teraz wyszła taka oto potężna śruba. Coraz bardziej jakieś bąki zaczynają nas kąsać. Muga nie wyrabia, a tymczasem jakiś guzior trafiłem. Zaczniemy od łóżka. Łóżko jest ewidentnie widoczne. Proszę bardzo. O, chyba jakąś cyferkę widać na tym guziczku. Tak, 8 jest, proszę bardzo. Guzik carski z numerem 8. Stan taki sobie, ale tak czy tak cieszy. Zostało nam tyle do zrobienia. Praktycznie tutaj dwie długości tylko z Bartkiem zrobiliśmy. To jest czwarta część tej łąki, więc może uda nam się zrobić tą łąkę dzisiaj do końca. Do 19 będziemy sobie śmigać z wykrywkami. W tej części łąki mało sygnałów. Bartek może potwierdzić, co nie Bartek? No, ale coś jest właśnie. Teraz zobaczymy, co to wyszło. Wygląda mi to na jakiś pierścionek. Co nie? Patrz. To nie jest obrączka. Pierścień jakiś. Sygnecik? No taki sygnecik, no. Ołowiany? Chyba tak. Ołowiany sygnet. Proszę bardzo. No i jest fancior. I to chyba będzie jeden z ostatnich dołków. Zobaczymy, co udało mi się wykopać z niego na zewnątrz. Zaraz zobaczymy. Mam to w dłoni. Coś dużego. Chyba duża moneta. Jakaś wielka. Co to może być? Ja, i ładny stan. Patrz. Jaka fajna. Widziałaś taką? Nie. Co? A mówiłeś, że nic nie ma na tej części, kurczę. Ja też już wątpiłem. A to patrz, jaki sygnał. Ładny stan. Kurczę, taki to ja nie widziałem. Ale stara. Kurczę. Oj, najlepszy fan dzisiejszego dnia, co? Oprócz tej twojej, to sreberka wygiętego, ale... Pierwszy raz tak widzę. No ja też tak po pierwszy raz widzę. A tych kopiejek to mam, kurczę, w domu ze 3 kilo. Super, fajna. To duży zawsze na koniec no, no i patrz, ile nam zostało. Patrzcie, ile nam zostało. Bartek już skończył swój ślad, a zostało nam 40 metrów do końca tego działki. No. Na zejście fant. Na zejście fant. Nie udało się nic więcej znaleźć, a więc powolutku zawijamy do domu. Jestem już w domu. To są śmieci i złom z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego wykopaliśmy. Jakieś bolce. Tutaj od ciągnika jakaś kłódka. Ta uzda dla konia, nie jestem pewny, czy to jest taka po prostu cywilna, a może jakaś może być wojskowa, ale to jest wszystko do ustalenia. Tak czy tak, zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Zaczynamy od góry. Kawałeczek rękojeści od bagnetu jakiegoś. Stawiałbym na Mannlichera austro-węgierskiego, bo jest taki niezbyt duży. Tak mi się wydaje, że to mogłoby być to. Jakaś taka łuseczka, widzicie, z coś nowszego na pewno to było. To nadal nie wiem, co to jest. Bartek twierdził, że to
kawałeczek jakiejś baterii, możliwe. Dwie łuseczki, widzicie, chyba Mosinek, ale stany, jak widzicie, tragiczne. Taki sygnecik, bardzo ciekawy, ołowiany. Lecimy guziczki. Ten guziczek, który ktoś przerobił sobie, widzicie, na medalik, bo tutaj jest jakiś aniołek z mieczem na tarczy. Na butonarium nie znalazłem takiego guzika. Bo to nie jest medalik, tylko to był kiedyś guzik. A szkoda, bo by była jakaś taka fajna ciekawostka. Guzik niemiecki, groszek z uszkiem. Guzik Rosji carskiej, wzór 1829 z ósemeczką. Ten guzik to jest prawdopodobnie cywilny guziczek z pierwszej połowy XIX wieku. Patrzcie, ten guzik posiadał uszko, ale urwało się i ktoś po prostu jakimś drutem na gorąco wytopił dwa otwory i dalej sobie ten guziczek używał. Co mamy tutaj dalej? 20 groszy z PRL-u, 49 rocznik. To fajna monetka. 5 groszy z drugiej RP, 28 rocznik. Dosyć ładna. Dwie kopiejeczki. 1800 chyba. 99. Ta moneta, taka duża. Dwie kopiejki, rocznik 1815. Bardzo ciekawa moneta, jeszcze takiej nie znalazłem, kopiejki takiej starej. I tym razem się trafiła na łoneczkach w Chorągle. Ta moneta jest nieczytelna, a szkoda. I na koniec takie oto malutkie sreberko, które jeszcze nie jest przez nas zidentyfikowane, a jutro już pojedzie do konserwatora zabytków z kilku moich ostatnich wyjazdów. Wypad dosyć udany, jak widzieliście, sporo żelastwa nakopaliśmy oprócz tych fancików. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!